Dzień dobry, mamy dzisiaj 24 czerwca, poniedziałek, środek sesji na GPW, a ten webinar to tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. W zeszłym tygodniu doszło do bardzo ciekawych rzeczy na rynku amerykańskim, gdyż po raz pierwszy od dłuższego czasu można powiedzieć, że jakaś minimalna zadyszka pojawiła się na akcjach spółek technologicznych, mianowicie spółki technologiczne. Tutaj mowa o indeksach, czy to Nasdaq 100, Nasdaq Composite, czy nawet subindeksach jak Semi-Indicators Index, rosły, otwierając się lukami hossy na bardzo małych zmiennościach, w takim stanie, można by powiedzieć, absolutnego blow off top. W takich stanach charakterystycznych dla ostatnich momentów sekwencji wzrostowych. Ja nie mówię tutaj o sekwencjach jakichś długoterminowych, tylko i wyłącznie na temat takich sekwencji krótkoterminowych. No i ta grafika też dość świetnie odzwierciedla, co się działo. Mianowicie sama struktura wzrostów na rynkach spowodowała tak duże przeświadczenie o tym, że mamy tylko jeden słuszny kierunek ruchu na giełdach amerykańskich, a zwłaszcza na tych spółkach technologicznych, że US Growth Fund, czyli właśnie to są wszystkie fundusze, które przede wszystkim skupiają spółki technologiczne, zanotowały największe tygodniowe napływy, przynajmniej w ostatnich 8 latach. Natomiast tutaj jest nawet stwierdzenie, że w historii, największe napływy w historii. Co jest ciekawe, po tych napływach doszło do takiego lekkiego shake-offu, czyli strząśnięcia rynku, bo mocno się przecenił Apple, relatywnie mocno się przeceniła również Nvidia. Co jest takiego istotnego, że na tychże walorach powstały wstępne sygnały odwrócenia trendu. Oczywiście to, czy niedźwiedzie wykorzystają te sygnały i czy coś z tego groźniejszego dla rynku się zrodzi, to jest kwestia otwarta. Natomiast piątkowa sesja zakończyła się tym, że zarówno na NVIDII, jak i na zbiorczym indeksie Semi-Indicators Index, czyli zbiorczym indeksie tych spółek, powiedzmy, najbardziej gorących obecnie, powstały nam formacje objęcia BES-y i dodatkowo krótkoterminowe linie trendów wzrostowych na indeksach Nasdaq 100, Nasdaq Composite zostały przełamane. I czy to przypadkiem, można się tu pokusić o takie stwierdzenie, czy to przypadkiem nie było właśnie tak, że ulica kupiła szczyt? Nie wiem. Przekonamy się o tym oczywiście w kolejnych tygodniach. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten optymizm rynkowy jest niesamowity, zwłaszcza jeśli sobie zestawimy choćby te dane z na przykład odczytami Chicago PMI, które Państwu przedstawiałem, czy z City Surprise Economic Index, czy wieloma innymi wskaźnikami sugerującymi, że być może zbliżamy się w stronę recesji. Jednakże paradoksalnie S&P 500 jako tutaj mierzone jako zbiorczy EPS, czyli zbiorcze EPS-y spółek wchodzących, czyli earnings per share spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, że te oczekiwania co do wzrostu EPS-ów coraz bardziej szybują na północ. No i proszę zobaczyć, ten moment zwrotny to był marzec 23. Tutaj ogłoszono chat GPT i w tym miejscu rozpoczął się proces kreacji bańki sztucznej inteligencji. Bańki, mówię tutaj oczywiście ze względu na sam charakter ruchu cenowego, to czy to będzie rewolucja na miarę internetu, czy nie wypał na miarę, nie wiem, choćby pagerów w latach 90., to okaże się w przyszłości. Natomiast na chwilę obecną tutaj trzeba stwierdzić, że od tego miejsca no te oczekiwania wzrosły bardzo mocno i to jest coś, co drajwuje rynek. Mamy oczekiwania, że wiele spółek poprawi swoje wyniki w sposób hiperboliczny, a no znowu na wskaźnikach robi się wręcz no alarmująco, jeśli nie użyć tutaj bardziej dosadnych słów. No a takie rzeczy powinny po prostu, takie rzeczy, które widzą Państwo teraz, mam takie wrażenie, że mogą się pojawić w książkach do inwestowania, ekonomii, psychologii rynku w kolejnych latach.
Poziom koncentracji na rynku jest wręcz przerażający. I teraz pytanie, czy to jest nowa ekonomia? Czy tak naprawdę teraz mamy taki stan, że liczy się tylko kilka spółek i trochę świat się zamienia w wielki oligopol? No i wtedy okej, ta koncentracja byłaby powiedzmy w porządku, mielibyśmy parę spółek, które by produkowała dobra globalne i tyle. Czy też jest to sygnał jednak świadczący o tym, że udział, czy też pozycja, czy też przyszłość tych spółek jest mocno przeszacowana. Proszę zobaczyć, że dotychczasowe szczyty, jeżeli popatrzymy sobie na ten poziom kapitalizacji 10 największych spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, to były szczyty dotkomowe i tam też z takiego poziomu powiedzmy średniego, wynoszącego 17%, poniżej 20%, weszliśmy na prawie 27%. Kolejny szczyt został ustanowiony w 2021 roku. To było jakieś powiedzmy 33%. Potem było schłodzenie, no i oczywiście ostatnia jazda bez trzymanki. Trzy największe spółki w indeksie S&P 500, czyli Apple, Microsoft i Nvidia, te trzy spółki stanowią już 22% wagi indeksu. Oczywiście bijemy wszystkie rekordy historyczne. I znowu tutaj można to interpretować dwojako. Albo jest to sygnał świadczący o tym, że zbliżamy się do szczytu bańki i przed nami powtórka tego, co było w historii, krach, tąpnięcie i tak dalej. Albo jest to nowy paradygmat, jest to nowa ekonomia, jest to coś, czego świat jeszcze nie widział. Więc zawsze w takim momencie dwie retoryki można znaleźć. No i oczywiście na razie rządzi ta druga retoryka. Ta sytuacja na rynku spowodowała to, że gospodarstwa domowe mają największy stan zainwestowania środków w rynek akcyjny. Czy to znaczy, że to jest koniec? Niekoniecznie. Natomiast te wskaźniki osiągają maksima w szczytach HOSY, w końcowych krańcach HOSY. Proszę zobaczyć, tutaj rok 69. Ja już omawiałem w 21 roku te dane. Natomiast tutaj jest jakby kontynuacja tych rozważań. W 69 roku był szczyt. I następnie ten poziom alokacji wraz z 90% realną przeceną na rynkach sięgnął najniższego poziomu lata 80. Tak naprawdę 81 to jest początek spektakularnej 19-letniej hossy, bo tamta hossa była przerwana jednodniową przeceną w 87 roku. Więc tak naprawdę to był początek długiej hossy zakończonej bańką dotkomową, znowu tąpnięcie. I kolejne maksimum to jest bańka GFC, czyli wielki kryzys finansowy, bańka subprime'owa. Znowu jeden z niższych poziomów i wydawać się mogło tylko właśnie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy szczyt przed COVID-em. Szczyt przed COVID-em, który znowu był dość wysoki, nie jeszcze ekstremalny, ale na historycznych maksimach. Mniejsza alokacja, no i potem ustanowiliśmy w 2021 roku szczyt wszechczasów. I wydawać się mogło, że to koniec, że to jest początek bessy długoterminowej, aczkolwiek w marcu 2023 wraz z odpaleniem ChatGPT pojawiła się cała narracja związana ze sztuczną inteligencją i powielamy maksimum. No i teraz jest pytanie, w którym miejscu, porównując do cyklu lat 60., jesteśmy? Czy jest to ten szczyt, czy jest to ten szczyt, czy jest to ten szczyt? No w każdym bądź razie w długim terminie zbliżamy się, interpretując ten wykres, można powiedzieć, że w długim terminie definitywnie zbliżamy się do szczytu jakiegoś większego cyklu koniunkturalnego. Oczywiście znowu marzec 23 i liczba krótkich pozycji, tutaj mówię o krótkiej sprzedaży akcji, jako procent wszystkich akcji w obrocie dla indeksu S&P i dla indeksu Nasdaq 100 spadły do najniższych poziomów od lat. To też pokazuje takie pełne compliance, czyli takie pełne bezpieczeństwo i przekonanie, że ten obrany scenariusz jest właściwy, że jakby, że gospodarce nic nie grozi, że AI to jest prawda, że tutaj nic złego się nie wydarzy. Takie stany zawsze skłaniają inwestorów do zwiększonego ryzyka i do mniejszego ubezpieczenia przed ewentualnymi perturbacjami na rynku. No i właśnie, i dobijamy w tym wszystkim do wręcz w latach 90. powiedzielibyśmy totalnego paradoksu, czy też totalnego sygnału
przewartościowania rynku. W latach 90. tym nadrzędnym wskaźnikiem w analizie wskaźnikowej było price to sales, czyli przychody, przepraszam, cena do przychodów, czyli to, ile dolarów za dolar przychodu należałoby płacić. To był wskaźnik popularny w latach 90. Potem oczywiście ze względu na to, że on nie uwzględnia marżowości, nie uwzględnia struktury finansowania i tak dalej, przeszliśmy w okresie 2000-2007 do wskaźników P/E, czyli wskaźników cena do zysku. Potem oczywiście znowu ten wskaźnik się zmienił. Teraz, tak jak już Państwu mówiłem, mamy IV do EBITDA, czy też inne wskaźniki oparte na free cash flow, czyli tych wolnych przepływach finansowych. Natomiast co ten wskaźnik pokazuje? Ten wskaźnik pokazuje, że bańka dotkomowa była zatrważająca, tak? Bo to oznaczało, że spółka. Jest taki bardzo popularny cytat z 2000 roku, gdy jedna ze spółek technologicznych była wyceniana na 10, no i już po pęknięciu bańki dotkomowej prezes tej spółki mówił, że to, jak jego spółka była wyceniana przez inwestorów, było szaleństwem, bo inwestorzy zakładali, że spółka, gdyby nie płaciła żadnych kosztów, i cały swój przychód oddawała inwestorom w postaci dywidendy, co oczywiście nie byłoby możliwe, skutkowałoby to, że inwestorzy kilkadziesiąt lat czekaliby na zwrot zainwestowanego kapitału, a nie zarobek. W 2021 roku mnóstwo pisano o tych rekordach dotkomowych, którym hossa technologiczna rzuciła wyzwanie, a wręcz je przebiła. Tu oczywiście była cała ta hossa fangowa i to był ten skrót wtedy dominujący. Wydawać się mogło, że ten rekord nie zostanie przez długi, długi czas pobity. Natomiast bańka związana ze sztuczną inteligencją zamieniła termin fang na termin Magnificent Seven i spowodowała, że ten price to sales ratio wynosi 10. Ale tak jak Państwu mówiłem, to nie znaczy, że inwestorzy są, nazwijmy to, nierozgarnięci, tak? Że inwestorzy są głupi, że kupują akcje o takiej wartości. Nie, to nie jest tak. To jest po prostu wiara w to, że ta technologia, czy to, co te spółki oferują, będzie tak przełomowe, że spowoduje hiperboliczny, gwałtowny, dynamiczny wzrost ich przychodów. I to wtedy spowodowałoby oczywiście, gdyby tak się stało, że ten wskaźnik ze względu na gwałtowny wzrost przychodów spowodowałby spadek price to sales do powiedzmy normalnych poziomów. Gorzej, jeśli oczywiście te wyniki nie poprawią się w sposób hiperboliczny. Na końcu przypomnę tylko o dywergencjach pomiędzy głębokością rynku a S&P 500 i pomiędzy głębokością rynku a indeksem Nasdaq 100. To cały czas obowiązuje. No i tutaj jeszcze grafika od Hussmann Strategic Advisors. Tutaj mamy zaznaczone okresy, kiedy S&P 500 był na pięcioletnich szczytach, kiedy mieliśmy opadającą, kiedy mieliśmy małą głębokość rynku i gdy wskaźnik tutaj niedźwiedziowości, chyba tak to należałoby tłumaczyć, był poniżej 30%. Tutaj chodzi oczywiście o ankietę American Association of Individual Investors. No i te okresy były w latach 2000, 2019 i 2021. Każdorazowo ten okres pokazywał przynajmniej 20% korektę. Czy tak będzie tym razem, czy też zobaczymy coś nowego? Wkrótce się o tym przekonamy. Dobrze, przejdźmy teraz do analiz technicznych. No i analizy techniczne, może nie zaczniemy od Tesli, która jest tutaj pokazana, ale zaczniemy od dwóch innych fangów, czy trzech innych fangów, o których się teraz dużo pisze. Pierwszym był Apple i Apple po tym, jak poinformował, że włoży chat GPT do swojego systemu operacyjnego iOS, wtedy w 2 dni urósł 12%, natomiast proszę zobaczyć, co on uderzył. Uderzył w bardzo silną zaporę, tutaj jest zasięg wybicia z formacji trójkąta, proporcje falowe, górne ograniczenie klina kończącego. Zgodnie z teorią falową, kliny kończą się minimalnym nadbiciem tego górnego ograniczenia. I jeśli to jest klin, to jest koniec hossy i przecena
przynajmniej 40% przed nami. Druga oczywiście opcja jest taka, że jak sforsujemy te opory, to wtedy możemy zacząć zdecydowane wzrosty. Natomiast no, tutaj sytuacja jest z perspektywy technicznej bardzo ciekawa. Drugą spółką jest Amazon, bo oni się teraz sporo pisze jako kolejna spółka, która może poprawiać swoje maksima. No i faktycznie Amazon wybija się górą z formacji trójkąta. Mamy tu otwartą drogę do tych górnych band klina, natomiast jest też spora negatywna dywergencja, co świadczy o tym, że raczej mamy do czynienia z finalnym ruchem, aniżeli jakimś ruchem początkowym. I oczywiście Nvidia. Nvidia, która na wykresie dziennym zbudowała tutaj przepiękną formację objęcia Bessy. Te formacje objęcia Bessy, ona była widoczna na rynku w ostatnim czasie, chyba w marcu, podczas ostatnich wyników finansowych. To była te objęcie Bessy. No, spowodowało to wtedy korektę. Nie było to jakieś wielkie tąpnięcie, ale była to kilkunastoprocentowa korekta. No i pytanie, jak teraz sytuacja będzie wyglądała, aczkolwiek no tutaj trzeba pamiętać o tym. No, to jest spektakularna bańka inwestycyjna z perspektywy analizy technicznej. Mamy tutaj hiperbolę wzrostową, mamy tutaj trzy wydłużone fale piąte, co widać na tym wykresie tygodniowym. Proszę zobaczyć, mamy wydłużoną jedną piątkę, drugą, trzecią, cztery tak naprawdę poziomy wydłużonych fal piątych i negatywna dywergencja w strefie ekstremalnego wykupienia. Co to oznacza? Jeśli niedźwiedzie wykorzystają tą okazję, to tak naprawdę mogą przebić tą bańkę. Przebicie tej bańki w przypadku NVIDII mogłoby oznaczać nie 80% spadek ceny, tak jak to zazwyczaj mówi klasyczna metoda analizy technicznej, tylko raczej przecenę rzędu 90%, bo tak jakby kończą symbole. Tak było z Cisco w 2000 roku. Mówiłem Państwu, bodajże mówiłem w zeszłym tygodniu o tych tytułach gazet, nagłówków, może nie gazet, tylko portali informacyjnych, które sugerowały, albo inaczej, które pokazały, że tak naprawdę moment, kiedy to Cisco w 2000 roku prześcignęło Microsoft pod względem kapitalizacji, wyznaczył nam szczyt bańki dotcomowej. Nvidia po wyprzedzeniu Microsofta pod względem kapitalizacji 2 dni później zanotowała tą spektakularną, jak na oczywiście krótki termin, przecenę. No i pytanie, czy tutaj ta analogia nam znowu zadziałała. Jeśli oczywiście uda się tą negatywną dywergencję zanegować, wybijemy te poziomy oporu, to wtedy najprawdopodobniej będziemy szli na rekord RSI na wykresie miesięcznym. No i tutaj oczywiście pewnie mocno wybijemy się górą z tego klina. Natomiast jest nadbicie klina, są poziomy techniczne, jest sygnał na wykresie dziennym. Więc jest to coś, o czym należy przynajmniej pamiętać. Indeksów amerykańskich może nie będę Państwu pokazywał, bo w sumie na wykresach długoterminowych niewiele cokolwiek widać. Tak naprawdę te nawet krótkoterminowe walory tu na razie zmienność jest na tyle niska, że nic nowego, ciekawego Państwu nie powiem. Natomiast cały czas jest pytanie otwarte, co się dalej stanie z yieldami. To jest chyba jedna z takich kluczowych kwestii, bo po ostatniej przecenie jesteśmy na bardzo istotnym wsparciu. Jest to idealne miejsce do książkowej finalizacji formacji trójkąta. Jeśli jest to koniec formacji trójkąta, to z obecnych poziomów, zgodnie z teorią falową, mógłby się rozwinąć rajd na 8 punktów procentowych, co oczywiście jest znowu, tak jak pisałem w strategii, z punktu widzenia fundamentalnego bardzo trudno to sobie wytłumaczyć, bo taki wzrost mógłby być spowodowany dwoma rzeczami, albo silnymi wzrostami stóp procentowych, co raczej przy obecnej retoryce Fedu, przy prognozach inflacji, przy ewentualnie zbliżającej się recesji jest bardzo mało realne. A drugi temat, który mógłby spowodować wystrzał rentowności, a wtedy to jest tylko i wyłącznie dyskontowanie problemów finansowych Departamentu Skarbu i dyskontowanie tego, że może być problem z wypłacalnością Stanów Zjednoczonych. To znowu scenariusz, który jest niewyobrażalny. Natomiast gdyby tak się stało, to wtedy zazwyczaj rolując obligacje, inwestorzy żądają dyskonta. I żądanie dyskonta skutkuje tym, że rentowność idzie mocno do góry.
I to ewentualnie jest zarzewie czegoś. No, gdyby tak się stało, to na pewno byłoby to wydarzenie, które no, ustanowiłoby jakiś nowy ład prawdopodobnie, bo niewypłacalność czy potencjalne problemy z niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych byłoby czymś niespotykanym, przynajmniej w takiej bieżącej historii. Ten scenariusz jest możliwy, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, fundamentalnie trudno w niego wierzyć. On oczywiście zostanie zanegowany po przebiciu dołka fali C, wtedy będzie wszystko jakby zgodnie z teorią, tak? Czyli zaczynamy cięcia, a przebijamy te poziomy, schodzimy do 2%. Natomiast technicznie ta opcja wzrostowa jest tutaj no, bardzo interesująca, może tak. Jeśli chodzi o Europę, tu akurat te ruchy były trochę wyraźniejsze. Mamy wybicie dołem z kanału na DAX-ie. Tutaj może być na tygodniówce próba budowy jakiejś RGR-ki. Zresztą była negatywna dywergencja na, przepraszam, na tygodniówce. No i na wykresie miesięcznym to jest cały czas nadbicie górnego ograniczenia wieloletniego klina. A jeśli to jest klin, no to wtedy 8000 to są cele długoterminowe. My musimy z impetem na odpowiednich świecach wybić się górą z tego klina, aby myśleć o takim zbudowaniu jakiejś hossy na miarę lat 2000. Kakaron tutaj również po dotknięciu tej górnego ramienia klina mocno się skorygował, przebił linię szyi w RGR. To zresztą podobnie jak FTSE MIB, tu też była linia szyi, która została sforsowana. Jesteśmy oczywiście na lokalnych wsparciach, czy na Kakarą, czy na FTSE MIB, natomiast jeśli one pękną, to mogłoby to oznaczać większą wyprzedaż w Europie. Jeszcze kilka słów na temat surowców i walut. Jeśli chodzi o surowce, zacznijmy od złota i kontrakty terminowe na złoto. No i tutaj, jak zwykle, albo formacja głowy z ramionami, alternatywnie formacja zwężającego się trójkąta. Natomiast co to oznacza? RGR-ka oznacza oczywiście odwrócenie trendu i spadek ceny gdzieś do 200, może do 2000 dolarów, może niżej, a formacja trójkąta oznacza, że finalne wybicie spora pewnie by wtedy ukształtowała się negatywna dywergencja i też raczej byłby to sygnał wieńczący trend, czyli wieńczący piątkę. A więc no, sytuacja dynamiczna, natomiast jeśli chodzi o kontrakty terminowe na srebro, tutaj można wyróżnić klina wprowadzającego i trójfalowe odreagowanie, czyli teoretycznie początek zmiany trendu, który mógłby być kontynuowany gdzieś do tych 26, no i wtedy, jeśli faktycznie by się udało zejść do tych 26, no to mielibyśmy tutaj miejsce do zbudowania większej jedynki, do zbudowania RGR-ki, a w długim terminie wybiliśmy się górą z tego klina, tu już trzeba oznaczenie skasować, wybiliśmy się górą, nie, przepraszam, nie z klina, oczywiście tylko z formacji trójkąta ABC, nie udało się osiągnąć tych ciekawych proporcji falowych, 36 dolarów. To jest oczywiście cały czas target aktualny. Natomiast jeśli tutaj miałaby, powiedzmy, powstać RGR-ka, a potem doszłoby do przebicia 22 zł dołka fali E, no to ta hossa na srebrze, na kontraktach terminowych na srebro zostałaby zakończona, a walor mógłby się cofać do 11 dolarów. Na koniec kontrakty terminowe na ropę naftową Brent. No i tutaj ciekawa sytuacja, bo ta trwająca konsolidacja przez długi czas pozwoliła tutaj wyrysować troszkę inny scenariusz techniczny, mianowicie trochę inny kształt tej korekty w ramach fali B. Do tej pory oznaczałem tą korektę w ramach fali B na szczycie z września 2023 roku. Raczej to wygląda obecnie tak, że zbudowaliśmy po prostu formację trójkąta, która w całości zakończy falę B, jeśli opuścimy dołem formację trójkąta i sforsujemy 75 dolarów, czyli brązową linię szyi i dołek fali D, no to wtedy będziemy mieć otwartą drogę do 40 dolarów. To by była pewnie jedynka, koniec dwójki, możliwy powrót do hossy. Natomiast oczywiście wybicie szczytu fali A, tej pomarańczowej linii trendu spadkowego, otworzyłoby nam drogę znacznie wyżej do 150 pewnie dolarów, chociaż znowu trudno sobie taki scenariusz fundamentalnie wyobrazić. No i na koniec tylko chciałem pokazać Państwu polskie krosy, bo bardzo ciekawie będzie się jawić koniec świecy miesięcznej. Tutaj ewidentnie zbiera się jakiś wolumen ciekawszy. No i jeśli udałoby się taką przesłoną hossy zakończyć cały ten okres konsolidacji, zakończyć świecę miesięczną, no to wtedy ten scenariusz zyskiwałby na wiarygodności, czyli scenariusz wzrostu w stronę 6,30. To oczywiście negacja hossy po przebiciu dołka fali czwartej, to otwierałoby drogę do znacznych spadków. I tutaj na EURPLN mamy podobnie. Również tutaj jest opcja ukształtowania takiej wielkiej przesłony hossy
co oczywiście byłoby sygnałem zmiany trendu, otwierałoby drogę na 4,90 i może nawet na 6,60. Złamanie tego wsparcia to większy sell-off. Więc z perspektywy takiej miesięcznej, tu bardzo ciekawie będą wyglądały świeczki na polskich krosach, bo zarówno EURPLN, USDPLN, ale tak jak mówiłem, również w tygodniu na GPW, również bardzo ciekawie jawi się sytuacja na świecach miesięcznych na polskim indeksie WIG. Ode mnie dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.